Straż Miejska w Nowym Sączu podsumowała rok 2020. Największa liczba interwencji dotyczyła wykroczeń drogowych, powodowanych głównie przez kierowców utrudniających korzystanie z infrastruktury drogowej, a to m.in. blokowanie skrzyżowań, chodników, przejść dla pieszych, dróg wyjazdowych z osiedli, miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz niestosowanie się do znaków zakazu zatrzymywania się i postoju. Bardzo dużo jest popełnionych wykroczeń związanych z niewłaściwym parkowaniem w miejscach niedozwolonych, między innymi nawet zatoki autobusowe czy inne takie miejsca niedopuszczone. Takich interwencji podjęliśmy 3689. Nałożono mandatów karnych na 736 kierowców, pouczono 1865 i 38 wniosków skierowano do sądu. To były wszystkie te odmowy przyjęcia mandatu karnego. Duża liczba podejmowanych przez Straż Miejską interwencji dotyczy spożywania alkoholu. Jak przekonuje komendant Ryszard Wasiluk, strażnicy reagują na każde zgłoszenie o osobach nietrzeźwych, a często ich działania kończą się przewiezieniem takiego człowieka do Izby Wytrzeźwień. Tylko w ubiegłym roku trafiło tam 185 osób. W sumie w 2000 było 901 interwencji. Nałożono 141 mandatów, 18 osób pouczono i do Izby Wytrzeźwień przewieziono 185 osób. Jest to spadek do roku ubiegłego, ale wynika to również z tego, że niektórzy, że tak powiem, nałogowi entuzjaści Izby Wytrzeźwień odeszli z tego świata. W tym między innymi rekordzista, co miał 500 pobytów w izbie. Poważnym problemem w Nowym Sączu są nielegalne wysypiska śmieci. Odpady zalegają nad rzekami, w lasach, na skwerach czy przydrożnych rowach. Strażnikom dzięki sprawdzaniu zawartości wysypywanych śmieci nierzadko udaje się ustalić sprawców. W ubiegłym roku Straż Miejska podjęła w tym zakresie 387 interwencji, które zaskutkowały wystawieniem 66 mandatów karnych. To nie jedyne działania podejmowane przez strażników w ramach ochrony środowiska. Straż Miejska kontroluje także szamba oraz paleniska. Kontrolę palenisk domowych wykonywaliśmy również w 2020. Przeprowadzono 557 kontroli. Z uwagi na spalanie nałożono 54 mandaty karne, pouczono 25 osób i 3 wnioski do sądu. To były te wnioski, gdzie zostało odmówione przyjęcie mandatu 500 zł. W związku z tym wystąpiliśmy do sądu. 3 są w trakcie rozpatrywania. W ramach tych kontroli palenisk i spalania rzeczy niepotrzebnych dokonaliśmy również poboru 10 próbek z popiołów, z czego 4 zostały potwierdzone i są uszczegółowione właśnie w postępowaniu sądowym. 135 ubiegłorocznych kontroli związanych było z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w miejscu publicznym, z czego 37 przypadków zakończyło się nałożeniem mandatu karnego. 473 zwierzęta zostały przewiezione do schroniska lub lecznicy weterynaryjnej. Większość z nich to oczywiście psy i koty, ale były także nietypowe przypadki dotyczące nietoperzy, saren, jeży czy kun. Mamy tą usługę, jeżeli chodzi o nasze schronisko. No, bardzo nam to pomogło. Na tej stronie można uzyskać te psy, które się zagubiły. Można też wziąć w adopcję. Generalnie jest to, uważam, bardzo trafiona inwestycja i bardzo dobrze widziana w społeczeństwie, że po prostu wiadomo, gdzie szukać zagubionego pieska, jak również ochrona tych psów i humanitarne traktowanie jest na najwyższym poziomie. Działania Straży Miejskiej, podobnie jak wielu innych służb, w roku 2020 zdominowały czynności związane z pandemią koronawirusa. Podjęto w tym zakresie 964 działania. Obecnie Straż Miejska w Nowym Sączu to 39 etatów, w tym 28 strażników, 7 osób na stanowiskach urzędniczych oraz 4 na stanowiskach pomocniczych i obsługi.